dzisiaj chciałem się podzielić z Wami przemyśleniami na temat koronawirusa na Zanzibarze, a tak w ogóle na całym świecie. O Jezus, muszę to ściągnąć. Podstawowa zasada, która obowiązuje i którą nam mówią, to jest to, żeby nosić maseczki. Jedna z pierwszych zasad to maseczki. Kolega nie nosi maseczek, żyje, nie nosi maseczek. Możecie przychodzić normalnie, nikt od Was tego nie będzie wymagał. Coś tu kurwa nie da. Kolejna zasada to dystans społeczny. Czy dystans społeczny? Hello Jumbo! Czy dystans społeczny tu jest zachowywany? No nie, wszyscy są razem, razem wspólnie jedzą, bawią się, tańczą, razem pracują. Nie pracują zdalnie, nie dali się w to. Może nie mają możliwości, ktoś by powiedział, ale tak naprawdę to kurwa nie o to chodzi. Kolejna zasada to częste mycie rąk. Wiecie co wam powiem, oni tak nie za bardzo mają dostęp do bieżącej wody. Myją się, wyglądają schludnie, ale czy tak to jest to często? To chyba raczej nie. No właśnie, przed chwilą podzieliłem się tymi trzema zasadami, jak ja to widzę, co obserwuję tutaj. Wiecie co, i teraz właśnie jest coś takiego, że jak ktoś, nie wiem, mówi, że tego koronawirusa nie ma, albo że tam coś w tych szczepionkach, to oczywiście jestem płaskoziemcem, spoko, mogę być tym płaskoziemcem, ale no powiedzcie mi, jak to jest, no bo jeśli na Zanzibarze ci ludzie nie stosują się do kurwa żadnych z tych zasad, do żadnych, tak jak widzieliście, nie stosują się, to dlaczego ci ludzie nie walczą o te respiratory, o które walczą tak Europejczycy? Ej, bo to jest inny klimat, oni są uodpornieni. Ej, ale to też dotyczy białych ludzi, to jest pełno białych ludzi. Ci biali ludzie z Polski, z Niemiec, z Anglii, z różnych zakątków Europy, Włosi, Hiszpanie, i oni też nie stosują się do zasad tych koronawirusowych i też nie walczą o te respiratory. No to kurwa o co chodzi? Wytłumaczcie mi, bo ja może za głupi jestem, kurde. No ale jeśli tak jest, że jednak tu ten koronawirus go nie ma, no ale przecież w Azji jest, a tak samo jest gorąco, bo ktoś mi powiedział, że przepraszam, tu jest inny klimat, albo co, że tu jest cholera wie. Ja nie do końca w to wierzę. Ja myślę, że jeśli ciągle o czymś się myśli i mówi, no to po prostu to istnieje i to jest. Ktoś powie, ej głupoty, spoko, niech tak będzie. Tu jak tylko założyłem maseczkę i zacząłem nagrywać ten film w różnych miejscach, to wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać i mówią, ej, this is, nie ma koronawirusa, man, co ty robisz, kurwa, no ja pierdolę, no. To jest takie podejście. A u nas jest zupełnie inne podejście, więc zgodnie z tym, co ludzie kreują w swoich mózgach, jakie mają lęki i obawy, takie mają życie, tak dzisiaj to widzę. Z tyłu za mną ocean, tutaj ten sympatyczny człowiek, który właśnie opowiedział o tym, co wam powiedziałem na początku. Kochani, ja żyję dzisiaj według swoich zasad. W moim świecie choroby istnieją dokładnie jak mają istnieć. Ludzie umierali zawsze na różne choroby, czy to był rak, czy to były inne rzeczy, czy to była depresja, czy nie wiem, wypadku samochodowym. Ja dzisiaj korzystam z każdej chwili, nie straszę się po prostu. I co, zachęcam właśnie do takiego życia, ale to od was zależy, jak przeżyjecie to życie. Buziaki, kocham was. Jeszcze raz dzięki za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się.